Cześć, witajcie na kanale Projekt Dom. W dzisiejszym odcinku aktualizacja kostki brukowej, wszystkich prac związanych z kostką. Ciekawe rzeczy, ciekawe zmiany, ciekawe informacje. Duży przerost kosztów, jak zwykle. Także zapraszam do oglądania. Tutaj widać podjazd, już skończony. Wczoraj założyli tą opaskę jeszcze z czarnej kostki. Chyba Silvio z Polbruku. Dużo kosmetyki przez ostatnie dni, docinanie, wymiana popękanych kostek. Jeszcze nie mamy zamolonego tego wszystkiego. Zaraz pokażę, bo kupiłem piasek kwarcowy do zamulania. Opowiem też o dalszym odwodnieniu wody z deszczówek, o kopaniu pod zbiornik na deszczówkę z przodu, z tyłu, bo musiałem jeszcze kilka rur wymienić. Nie jestem ogólnie zadowolony z tej kostki Polbruk Ideon Nerino, ponieważ jest dużo kostek wyszczerbionych, popękanych, zwłaszcza pękają duże kostki przy zagęszczaniu. No i kostka też jest nierówna, dużo było kostek odrzuconych, były różnice nawet 5 mm. Więc jeżeli chodzi o kostkę, to nie jestem zadowolony. Ale tutaj może się przejdę, bo jeszcze nie był wymieniony podjazd. O, na przykład tutaj widać już od razu duża pęknięta przy zagęszczeniu. Jeszcze jakieś wyszczerbione. Teraz, o, tutaj już są X-y, nie? Poznaczyli chłopaki X-ami do wymiany. Tutaj narożnik wyszczerbiony. Tutaj pęknięta. A tamto chyba nie widzę. A nie, jest. Jest X. Pęknięta. A tutaj też trzeba zaznaczyć, wyszczerbiona. Będę teraz marnował czasu, ale jak tak się przejdzie, popatrzy pod nogi, to sporo tego jest. Teraz powiem, jaka. O, następna z X-ikiem. Teraz powiem, jaką kostkę warto kupić, jaką bym kupił następnym razem. O, kolejna. Tutaj znowu X-ik. Kolejny X-ik. Trzeba iść rządek porządku i to wszystko patrzeć. Kolejna. Kolejna. Będę teraz marnował czasu, ale sporo jest tych kostek do wyrzucenia. Tutaj znowu coś tam zaznaczone do wymiany. Kolejna. Ogólnie jak zapłacimy za kostkę, powiedzmy 30 tysięcy, to nawet jak to będzie 5%, no to 1500 trzeba wyrzucić. Kolejna jakaś wyszczerbiona. Tutaj znowu. Znowu. Tutaj jakieś też ze zżerami. Jedna, druga. Też nie wiem. Kolejna. Kolejna. Nie no, lipa to jest po prostu lipa. Tutaj właśnie jeszcze zostawiłem ten trójkąt do połączenia wiaty z podjazdem. Tutaj już kostka cała położona pod wiatą. Porobione tutaj chodniczki. Docięta kostka, wyprostowana rynna. Też wcześniej mówiłem, że była krzywa założona, ta rura spustowa. Już jest wyprostowana. Jak tam z daleka się patrzy, wyszczerbiony narożnik, tu znowu wyszczerbiony narożnik, znowu tu też. O, jest lipa, jest po prostu lipa.
kolejny. No już jeszcze jak rozmawiałem z brukarzami odnośnie tej kostki, pokazywali właśnie, że jest dużo krzywych kostek i zaniżonym wymiarze. Musieli na przykład, jak zrobili zaciąg z cementu, z RM-ki, to musieli wybierać i ręcznie podsypywać kostkę, bo miała na przykład 5 mm różnicy. No i jak pytałem się, jaka kostka, jaką kostkę polecają, to mówili, że bardzo dobrą jakością cechuje się kostka firmy Semmerlock. Tutaj pierwszy brukarz, który był u mnie na budowie, co już taką kosmiczną cenę, to powiedział właśnie, że poleca kostkę Semmerlock, chyba Yundo, coś takiego było, takie modele. Akurat też patrzyliśmy, ale żonie się nie podobał kolor, więc padło na tą Ideon Nerino. No ale jeżeli chodzi o jakość, to tamta chyba jest lepsza, bo tak mówił właśnie brukarze, że jest dobrze są warstwy dobrze przełożone tymi kuleczkami gumowymi. Nie ma jakichś tam przetarć, pęknięć tej kostki. Ona była też chyba droższa, jakieś 10 zł na metrze, czyli na przykład zamiast 60 zł to 70 zł. No ale następnym razem, jakbym miał robić to od początku, to bym wziął tamtą kostkę Semmerlock. Nawet jak tam kolor jest trochę inny, to i tak to będzie była jakaś tam chyba szarość. Więc już bym nie patrzył na jakiś tam idealny kolor, bo i tak to się później z biegiem czasu zmienia kolor, tylko bym wziął tego Semmerlocka. To także polecam wszystkim. No bo generalnie z tego, co właśnie mówił wykonawca, to tamta kostka jest równa, się ją elegancko kładzie. No ale też korzyści, niekorzyści dla inwestora, jak kostka jest nierówna, to też może się z nią coś dziać. Więc tutaj na takie inwestycje też trzeba liczyć jakiś tam zapas, żeby wziąć na przykład tą droższą kostkę, ale to też się przekłada od razu na kilka tysięcy złotych. 10 zł na przykład, jak ktoś ma, nie wiem, 200 metrów, 2000, ktoś ma 500 metrów, 5 tysięcy. Tak to właśnie jest. Dobra, pokażę jeszcze wjazd, jak to wygląda z bramy. Tutaj mam poodkładaną kostkę, która ma inny wymiar. To jest taka jakby cała paleta. Położyłem tak na próbę, żebyście mogli zobaczyć wysokość. To jest normalna kostka, dobra. Położę na równym, żeby nie było. No, patrzcie, ile ma różnicy. Jak zrobią zaciąg i kładą, to później pada, tak? I muszą wyciągać każdą kostkę, robić ręcznie podsypkę, ubijać młotkiem każdą kostkę osobno. Tutaj mam już widok z ulicy. Zrobiony wyjazd z bramy. Tam tak samo chodnik. Tutaj krawężniki najazdowe. Fajnie to wygląda. Kostka jest trochę szersza nawet niż brama i tutaj jest, próbowałem już wjeżdżać samochodem, jest fajna przestrzeń, żeby wziąć łuk tutaj do wiaty, czy nawet podjechać prosto i cofnąć. No i przy wyjeździe tak samo, nie trzeba gdzieś tam na dwa razy zakręcać, cofać, tylko żeby nie uszkodzić filara, tylko za jednym zamachem się wyjeżdża tutaj w stronę bramy. Tutaj już wyciągnięte też kable na lampy przez elektryka. Będą po dwóch stronach chodnika. Tutaj z tej strony nie robiłem lamp przy podjeździe. I tu jeszcze mam wyciągnięte przewody na gniazdka i na zasilanie do światła pod wiatą. Tu nie wiem, czy jakiś czujnik jeszcze wstawić, lampę na czujnik, czy jakąś centralną pod wiatą zrobić. Gniazdka też chciałem, żeby jakieś ozdoby świąteczne na zimę podłączyć, czy tam odkurzyć samochód, czy przepolerować, także to mi się przyda. No i tutaj jeszcze kostka od chodnika, tu też przewody od domofon. No i kostka z chodnika tak wygląda. To jest 1,50 m szerokości do drzwi. I tutaj pokażę ten piasek kwarcowy. To jest Fujio, polskie kruszywa fugowe. Coś takiego. Semmerlock. Mi to jeszcze 2 stopnie, bo z tyłu muszę jeszcze dokończyć wyjście z kotłowni. To jest akcja sprzed ostatnich 2 dni. Trzeba było przekopać
zejście do zbiornika na deszczówkę. Wczoraj to skończyliśmy. Ciężko się kopało, bo glina twarda. Tu jest z jednej rynny zejście. Tutaj z drugiej. Chłopaki przerzucili to pod chodnikiem. Tu jest tamtej rynny, tutaj wychodzi jedna. I z tamtej rynny drugiej tam pod chodnikiem. I tutaj już doprowadziliśmy sobie kolanko, trójnik do zbiornika. Rury podsypane na żółtym piasku. I zaklejone cementem wejście do zbiornika. I teraz jeszcze wyzwanie na kolejny czas. Tutaj trzeba zrobić w tą stronę, bo jest wyjście też ze zbiornika. Przekopać sobie tutaj, zrobić przelew, jak będzie zbiornik pełny, żeby się woda przelewała na działkę. Tylko tutaj właśnie chcę zrobić tak, że pójdzie tam w stronę ogrodzenia i pójdzie po długości wzdłuż tui, więc tutaj trzeba spadek zrobić. Chyba tutaj będę musiał załatwić właśnie koparkę, bo ręcznie kopać w tej twardej glinie. Tu jeszcze wcześniej nawoziłem kamieni, żeby było twarde, więc tutaj jest dramat kopać szpadlem. No i pójdziemy jeszcze na tylną część działki. Tam są duże zmiany. Ustaliłem z brukarzami, którzy mają swoją koparkę, że rozrównają mi teren przy okazji, jak już tutaj są. Więc z tyłu jest bardzo dużo zmian. Mamy też położone obrzeża do budynku gospodarczego. Także zobaczcie, co tutaj się zadziało. Wczorajsza walka z rurami. Tutaj musiałem wymienić tą rurę, którą wcześniej mi dźwig połamał do kanalizacji między budynkiem gospodarczym. Tam będzie taka kuchnia letnia, tam jest woda i kanalizacja. Tutaj całą rurę musiałem wyjąć wcześniej od studzienki rewizyjnej. Tutaj mam kierunek, czym się widać, jest kierunek rury. No i też dzięki uprzejmości pana brukarza wykopał tutaj tą część od szoby, bo to też była glina, nie szło tego kopać. No i tutaj wczoraj znaleźliśmy rurę. Wcześniej jeszcze ekipa od tarasu zakryła tą rurę wiadrem, żeby tam się nie sypała ziemia, więc wczoraj się do niej dokopaliśmy. Tutaj właśnie widać rurę, jest wiadro, jest deska włożona. No i teraz trzeba stąd zejść, wykopać to wszystko tam do budynku gospodarczego, gdzie wystaje rura i tam trzeba po prostu zrobić spadek. Nie szło wczoraj tego kopać. Polewaliśmy to wodą, żeby trochę zmiękło, więc teraz też muszę znowu lać wodą i trochę próbować to kopać, bo jest ciężko w tej twardej glinie, w kamieniach. No i tak, tutaj zaczął już rozrównywać ziemię z tej wielkiej kupy, która była po wykopach na fundament. I mamy też położone obrzeża na budynku gospodarczym, więc tu też chcę położyć kostkę. Mamy już zaczętą płytkę na cokole. Też zaraz pokażę. Muszę to później okleić taśmą, jak będę robił klej. Na razie nie miałem czasu. Jakieś tam rzeczy różne były, prywatne imprezki, urodzinki. Dużo pracy i też gorąco nie szło robić, bo klej jest w wiadrze. Tu mam założony ten cokolik. Okazało się, że jeden z brukarzy jest budowlańcem, więc to zrobi za całkiem sensowne pieniądze, 90 zł za metr, ale tutaj w koło budynku wychodziło chyba jakieś 6 metrów kwadratowych, bo to są tylko dwie warstwy, płytka 30 cm, więc w koło to wychodziło 6 metrów kwadratowych, więc tam po 90 zł 540 zł i będzie to zrobione równo. Ja tego nigdy nie robiłem, więc szkoda coś tutaj popsuć na samym widoku. Czyli to już mam zrobioną tutaj płytkę cokołową. Mamy zrobione obrzeża.
tu mamy już grunt rozciągnięty. Trzeba tam jeszcze odkopać, bo za wysoko jest przy cokoliku na płot. Tu i tak samo jeszcze muszą do końca polecieć z tym obrzeżem w koło budynku gospodarczego. Choć jeszcze pokażę, jak ziemię rozgarną tej wielkiej kupy ziemi. Chodź. No tutaj nie została taka mała kupeczka. Chodź, pójdziemy z tyłu. Przecież jak to się wszystko będzie zmieniało teraz. Z drogi już widać, że działka jest dłuższa. Kopara stoi. Tu mam te obrzeża właśnie. Jeszcze będą to koła leciały. Tylko nie podchodź pod koparę, bo opada, tak? No tu już mamy fajnie ziemię rozciągniętą. Teraz pójdziemy jeszcze pokazać z tyłu. Tu już jest. Zobacz, tu już pan ziemi wybrał. To została tylko mała kubka. No i prawdopodobnie jeszcze jak zakupiemy tą rurę dzisiaj od kanalizacji, to wtedy będziemy mógł dokończyć w poniedziałek. Całą tą ziemię rozrównać. Wyrównam tam też pod płot. Zrobi z tej prawej strony, żeby można było wyrobić płot. No i będziemy atakować, także inwestycja idzie krok po kroku, tak jak powinno być. Nie przeskakujemy, nie wyprzedzamy różnych inwestycji. Dlatego to wszystko jest robione porządnie, tak jak się powinno odbywać. Krok po kroku, jak są prace ziemne, trzeba zrobić prace ziemne, trzeba zrobić odwodnienie od rynien, trzeba zrobić zbiorniki na deszczówkę. I dopiero później kostki, żółtą ziemię, czarną ziemię, ogrodzenie.